Akustyka atomów. Do zapisania w formie jonowej skróconej równanie reakcji alkilowania chlorowodorku 4-chlorobutyloaminy przeprowadzone w bezwodnym alkoholu etylowym. Dużo się tutaj dzieje i dużo jest w informacji. Jak jesteśmy zagubieni w równaniu, warto zacząć od strzałki. Co dalej? Wiemy, że to ma być alkilowanie chlorowodorku, no to możemy sobie w ogóle zacząć od tego, czego to jest chlorowodorek. 4-chlorobutyloaminy. Jesteśmy w stanie narysować 4-chlorobutyloaminę. Ona by się prezentowała w taki oto sposób. To by było NH2, to by było Cl, wszystko pozostałe uzupełniamy brakującymi atomami wodoru i tym sposobem mamy 4-chlorobutyloaminę. Natomiast ma być to chlorowodorek, czyli po prostu dodajemy sobie tutaj atom wodoru i atom chloru. Można pisać plusy, nie trzeba, to jest podkreślenie, że wiesz, że to jest związanie jonowe. Natomiast jak tego nie zrobisz, też wszystko będzie grało. Nie rozpisuję tego jeszcze na jony, na razie skupiam się na naszym substracie w tym miejscu. No i warto się zastanowić, z czym on tutaj będzie reagował. Co tutaj w ogóle ma powstać? Bo jest to alkilowanie wspomniane, ale co to w ogóle znaczy? To jest jakaś reakcja, która nie znajduje odzwierciedlenia w tym, co my musimy chyba znać do matury. Dlatego jest tutaj adekwatna informacja co do tego, co tutaj się znajduje. No i spróbujmy wyczytać. Zostało to wspomniane, że są tutaj trwałe. Tylko w postaci soli z kwasami, takie związki, aminy zawierające w cząsteczce atomy fluorowca, dlatego zapewne stosujemy sól, a nie czystą aminę. Przyłączenie protonu wiąże parę elektronów i pozbawia atom azotu właściwości nukleofilowych. To zapewne właśnie chodzi o to, że jak mamy tego typu strukturę właśnie, gdzie tutaj tworzy się ten jon, tu byśmy mieli atom węgla, atom wodoru, to połączenie jeszcze z tym jednym atomem wodoru powoduje, że tu jest ten dodatni ładunek. Można powiedzieć, że wolna para elektronowa tego atomu azotu jest zajęta. Skoro tak, to dla nas to oznacza tyle, że zapewne reakcja może opierać się też na tym atomie chloru, który tutaj się znajduje i to jego reaktywność będzie preferencyjna. Nie wiemy jeszcze, przeczytamy sobie dalej. Uwolnienie grupy aminowej w środowisku zasadowym prowadzi do wewnątrzcząsteczkowego podstawienia z utworzeniem amin pierścieniowych. No dobra, amina pierścieniowa, czyli taka, która będzie miała zapewne pierścień w swojej strukturze, czy też może właśnie część tego pierścienia będzie stanowiła atom azotu. Zobaczymy. W wyniku tego typu wewnętrznej cyklizacji zachodzącej w środowisku bezwodnym, to jest dosyć kluczowe, podkreślmy sobie, chlorowodorek 4-chlorobutyloaminy w obecności silnej zasady, jaką jest etanolan sodu. Dobra, to wygląda, że mamy tutaj substrat CH3, CH2, ONA, etanolan sodu. Tworzy pięcioczłonowy pierścień zawierający w swojej strukturze drugorzędową aminę. No to taki pierścień jesteśmy w stanie, myślę, rozrysować bez większego trudu. Zamiast atomu węgla powinniśmy sobie tutaj umieścić atom azotu, rzecz jasna. I tutaj dajemy jeszcze atom wodoru. No i tak właściwie już sporą część tego, co mamy, wykorzystaliśmy. Ale wygląda na to, że to chyba jeszcze nie będzie wszystko, co tutaj musimy umieścić. No i nic więcej właściwie nie mamy w tym miejscu, do tego podejść w takiej sytuacji, skoro wygląda na to, że jeszcze czegoś nam tutaj do szczęścia brakuje. Otóż, jakbyśmy sobie zwrócili uwagę jeszcze na to, jak tutaj będą się rozbijać ładunki. Mamy NH3+, mamy tą naszą zasadę. Jakbyśmy mieli sobie rozbić, no wiadomo, że NaCl w zapisie jonowym skróconym nie będzie występować. Ale pragnę zwrócić uwagę, że to jest analogia do tego, co było w maju 2023. Pokażę Ci, o jaką reakcję chodzi. Tam trzeba było sobie rozpisać, że z chlorobenzenu powstaje nam w wyniku reakcji z zasadą anion fenolanowy i do tego powstaje nam również woda. Ta woda nie była podana na schemacie, ale było podane, że tej właśnie zasady tutaj zostanie użytej całkiem sporo. Więc trzeba było sobie dopisać 2 OH-. No jak ktoś wpadł na pomysł, żeby pisać H+, to niestety, ale punkt tracił. Natomiast to było bardzo ciekawe zweryfikowanie tego, że ta reakcja jest niezmiennie w podstawie programowej, znajduje się w podręcznikach, więc jakby przewidzenie, że będzie na maturze, raczej nie jest dużym odkryciem, natomiast nie powinna takim sposobem też zaskakiwać, wiadomo. I teraz tak, o co tutaj jeszcze nam brakuje, to żeby sobie dopisać anion chlorkowy. No zauważ, że jest pewnego rodzaju analogia. Tutaj mamy właśnie Cl-, tutaj mamy naszą zasadę, tutaj też mamy naszą zasadę. Różnica między tymi zasadami jest taka, że tutaj mamy atom wodoru, a tutaj mamy ten podstawnik CH3CH2O-. I tak, to właśnie była tego typu analogia. Co tutaj więcej mogło się wydarzyć? No skoro zamknął się pierścień, to musiało nastąpić jakieś połączenie, zapewne pomiędzy tym atomem azotu w tym miejscu, a tym atomem węgla.
i to nam stworzyło tego typu pierścień. Czyli atom chloru musiał nam tutaj potencjalnie odpaść, ale on nie odpadnie jako chlor cząsteczkowy, nie widzimy tutaj potencjału na redoksa, tylko zapewne jako anion chlorkowy. No i do tego jeszcze wygląda na to, że nie zgadza nam się teraz ładunek, ale biorąc pod uwagę tą właśnie analogię i dokładnie tak samo to działa, jeżeli mamy reakcję, że ta zasada jest zużywana, to ona będzie odtwarzać ten rozpuszczalnik, w którym się znajdujemy. A rozpuszczalnik został wspomniany, to jest bezwodny alkohol etylowy, czyli wystarczy, że sobie zapiszemy CH3, CH2OH. I teraz, to jest kluczowe, spójrz sobie na ładunki. Plus 1, minus 1, to jest 0, a tu jest minus 1. To co musimy zrobić? Ale musimy dodać nie jeden, a 2 mole tego etanolanu. I dopiero teraz ta reakcja zajdzie. I tutaj tak samo, 2 mole etanolu. Ale skąd to wiedzieć? Tak po prostu. No, jeżeli sobie spojrzymy na tą strukturę, to warto zwrócić uwagę też, jak ta reakcja zachodzi, patrząc na to, co znamy. Bo to zawsze lubi być oparte na czymś, co musimy znać i weryfikować to po prostu na bardziej rozgałęzionym przykładzie, nazwijmy to sobie. Czy takim bardziej pokombinowanym, pokrukanym, można by powiedzieć. Kojarz sobie, że jak po jednej stronie reakcji masz OH-, to po drugiej musisz mieć wodę, no nie możesz mieć H+. Zawsze jest woda i coś. Bo to jest reakcja, tak jakbyśmy mieli sprzężoną parę kwas i zasada Bronsteda. Nic więcej, nic mniej. Także nie może być przejścia od razu o 2 protony w jedną czy w drugą stronę. To jest po prostu przejście stopniowe w tego typu reakcje. Co do dokończenia tego zdania. To produkt reakcji alkilowania chlorowodorku 4-chlorobutyloaminy, czyli ten nasz tutaj pierścieniowy związek, czy jest związkiem aromatycznym. Atom azotu ma wiązanie z atomem wodoru, że miał 3 wiązania, więc jego wolna para elektronowa idzie do środka. Więc jakby nie patrzeć, reguła Hickla, że tutaj 2 elektrony powinny być, teoretycznie jest spełniona, co ciekawe. Natomiast nie będzie to związek aromatyczny, bo posiada atomy węgla o hybrydyzacji sp2, więc nasz związek aromatyczny to nie jest. I teraz właśnie patrząc sobie na te uzasadnienia, wygląda na to, że 2 nam najsensowniej pasuje, ale przyjrzyjmy sobie jeszcze pozostałe. Wszystkie atomy w cząsteczce ułożone są na jednej płaszczyźnie. No skoro nie ma tutaj możliwości, żeby zrobić hybrydyzację sp2 i położyć wszystko na innej płaszczyźnie, tak jak w benzenie, tak ten pierścień nawet nie będzie płaski sam w sobie, a co dopiero atomy, z którymi jest połączony. Więc to uzasadnienie też nam odpada. I zawiera atom azotu z wolną parą elektronową wewnątrz pierścienia. To jest prawda, ale to niczego nie uzasadnia. Także możemy sobie tutaj dać od razu B2 jako odpowiedź.